Dzień dobry, witam Państwa, Karol Wenus. Witam Państwa w kolejnym programie na antenie Komparik24, gdzie będziemy omawiać aspekty prawne związane z koronawirusem. Dzisiaj tarcza antykryzysowa 4.0. Pociąg ekspres legislacyjny biegnie nieubłaganie, pędzi przez Polskę. Mieliśmy tarczę 1, 2, 3... Teraz mamy tarczę 4.0. Co to w praktyce oznacza? Jakie zmiany zostały wprowadzone? To wszystko dzisiaj będę omawiał z panem mecenasem Michałem Kołtunowiczem z Kancelarii Prawnej Kijewski Graś. Witam cię serdecznie Michale. Witam, dzień dobry Państwu. Zacznijmy od takiego pytania pierwszego Michale, które umiejscowi naszą dalszą dyskusję. Powiedz mi, kiedy właściwie weszła w życie Tarcza antykryzysowa, jak ją nazywamy, czy jak ją chcą nazywać rządzący 4.0. Kiedy jej postanowienia weszły w życie? Yy, tarcza antykryzysowa 4.0 została ogłoszona w dzienniku ustaw 23 czerwca tego roku, natomiast weszła w życie w dniu następnym, czyli obowiązuje od 24 czerwca tego roku. Czyli świeżynka, jak to dokładnie, mówimy. Czyli dokładnie, dokładnie. Świeże ktoś, przepisy, świeżynka. Mhm. To t, przejdźmy do y, konkretnych postanowień. Y, to wiele, wielu na pewno z naszych widzów to bardzo interesuje. Co zmieniło się w zakresie tego świadczenia postojowego, a precyzyjniej trybu ubiegania się o to świadczenie? Mhm tak jeżeli chodzi o oświadczenie postojowe mamy dość istotną zmianę. Dotychczas możliwość złożenia wniosku o oświadczenie postojowe była zarówno w formie listownej, zarówno w formie osobiście w urzędzie czy w formie elektronicznej. Teraz na mocy tarczy 4.0 w, w, można złożyć taki wniosek tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, czyli musimy mieć konto Puezus. Yy, za pośrednictwem tego konta yy, możemy złożyć taki wniosek, yy, więc tutaj tarcza 4.0 nam ograniczyła tą możliwość yy, jakby złożenia tego wniosku yy, pocztą, czy, czy też osobiście w urzędzie. Teraz możemy tylko zrobić to w formie elektronicznej. Dotyczy to nie tylko świadczenia postojowego, ale także złożenia wniosku o. Zwolnienie z obowiązku płatności składek na rzecz ZUS. Także tutaj, zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne, które składają wnioski o takie świadczenie postojowe, muszą o tym pamiętać. Inną zmianą, jeżeli chodzi o świadczenie postojowe, jest możliwość złożenia wniosku już bezpośrednio przez osobę zainteresowaną, czyli przez zleceniobiorcę. Dotychczas wniosek był składany za pośrednictwem zleceniodawcy, czyli załóżmy, mamy osobę, która jest zatrudniona na umowie zlecenia nastąpił przestój, tak, i tutaj chciałaby otrzymać świadczenie postojowe, musiała w takiej sytuacji zgłosić się do swojego zleceniodawcy, aby o takie świadczenie postojowe wystąpił. Teraz na mocy tarczy 4.0, jeżeli zleceniodawca odmówi nam złożenia takiego wniosku, no to zleceniobiorca ma taką możliwość, aby wniosek złożyć samodzielnie. Ta zmiana zapewne wynika z tego, że Zdarzały się przypadki, że osoby zostały pokrzywdzone, nie otrzymały świadczenia postojowego, tylko i wyłącznie z tego powodu, że, że ich zleceniodawca to takie świadczenie nie wystąpił. Więc myślę, że jest to dość korzystna zmiana dla, nie, dla wszystkich, którzy mają prawo, aby z takiego świadczenia skorzystać. Tak, niewątpliwie ukróci pewne Pewne negatywne m, praktyki obchodzenia prawa przez to co, to, co mówiłeś słusznie, że zdarzały się takie sytuacje, gdzie, gdzie nie, często, często zleceniodawcy nie chcieli występować. A Dokładnie. powiedz proszę coś więcej o zmianach dotyczących m, kredytobiorców, bo wiem, że tarcza antykryzysowa 4.0 także w tym aspekcie wprowadziła pewne zmiany, pewne rozwiązania. Dla kredytobiorców? Zgadza się. Tutaj musimy sobie na początek usystematyzować i podzielić kredytobiorców na kredytobiorców przedsiębiorców oraz kredytobiorców konsumentów, osoby fizyczne. Rzeczywiście tarcza 4.0 wprowadza pewne rozwiązania. Jeżeli chodzi o Rozwiązanie, z którego mogą skorzystać kredytobiorcy będący przedsiębiorcami, no to tutaj ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania przez przedsiębiorców dopłat do oprocentowania kredytów, kredytów na utrzymanie czy poprawę płynności finansowej przedsiębiorcy. Jeżeli chodzi o wysokość tych dopłat, jest to w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców 2 punkty procentowe, natomiast jeżeli chodzi o dużych przedsiębiorców, jest to 1 punkt procentowy. Tutaj, co istotne, przedsiębiorca musi znajdować się w trudnej sytuacji i tutaj tą trudną sytuację musimy badać na mocy Przepisów unijnych, przepisów rozporządzenia dotyczącego pomocy de minimis. Także tutaj, jeżeli chodzi o, o taką możliwość uzyskania dopłaty, to jest jak najbardziej możliwe. Tutaj musimy pamiętać, że dotyczy to umów kredytowych, które zostaną zawarte do końca. 2020 roku, także tylko co do tych umów będzie taka możliwość. Natomiast już przechodząc do jakby tutaj kwestii kredytowych dla osób fizycznych, konsumentów, no to tutaj ustawodawca wprowadził możliwość jakby zawieszenia spłat kredytu na wniosek kredytobiorcy. W tym, aby skorzystać z, z tej możliwości, kredytobiorca musi złożyć w banku odpowiedni wniosek o zawieszenie płatności RAD. I w tej sytuacji już y, tak naprawdę y, będzie zwolniony z, z płatności rat kredytowych y, do trzech miesięcy. Kalendarzowych, także tutaj banki są też zobligowane, aby takie wnioski uwzględnić, więc nie musimy się obawiać o to, że bank nam nie przyjmie takiego wniosku, odrzuci czy, czy też nie uwzględni, więc jest to na pewno ważna i korzystna zmiana dla osób, które posiadają jakiś kredyt i znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku właśnie z COVID-19 kolejną taką można powiedzieć gigantyczną dziedziną, której dotyka tarcza antykryzysowa 4.0. Nie wiem nawet czy nie w stopniu największym jest prawo pracy i te relacje pomiędzy pracownikiem, pracodawcą, jak one teraz się będą kształtować na podstawie tej nowo wprowadzonej tarczy antykryzysowej 4.0, gdybyś tu mógł nam coś więcej powiedzieć. Zgadza się, jeżeli chodzi o te kwestie pracownicze, ale nie tylko pracownicze, bo również dotyczące zleceniodawców, zleceniobiorców, umów agencyjnych, tak, no to tutaj e, rzeczywiście tarcza 4.0 wprowadza wiele rozwiązań, wiele nowych możliwości, ale i wiele ograniczeń. Pierwszą, pierwszą taką zmianą jest możliwość udzielenia przez pracodawcę zaległego urlopu wypoczynkowego za poprzednie lata kalendarzowe w wymiarze do 30 dni kalendarzowych. I tutaj, jeżeli chodzi o udzielenie takiego urlopu, to pracownik ma obowiązek go wykorzystać. Dotyczy to oczywiście urlopów zaległych za poprzednie lata, więc jeżeli załóżmy, pracownik już umówił się z pracodawcą, że zaległy urlop wykorzysta w konkretnym terminie, to pracodawca tutaj ma prawo, aby taki urlop przesunąć i zobowiązać pracownika do wykorzystania takiego urlopu. Co prawda. Jest to rzecznictwo, które tutaj przewidywało możliwość, aby pracodawca mógł wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy. Natomiast tutaj ta tarcza 4.0 nam tę kwestię konkretnie precyzuje i taką możliwość wprowadza wprost jakby z ustawy, tak? Także tutaj już nie będzie żadnych wątpliwości co do tego, że pracodawca ma możliwość, aby wysłać pracownika na, na zaległy urlop wypoczynkowy. Kolejna zmiana, jeżeli chodzi o kwestie związane z prawem pracy, no to tutaj Istnieje możliwość, aby pracownik tutaj taki urlop wykorzystał, ale jeżeli chodzi też o kwestie związane z zakazem konkurencji, no to tutaj istnieje możliwość, aby wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji z zachowaniem siedmiodniowego terminu. I w takiej sytuacji tutaj trzeba złożyć, złożyć wypowiedzenie przez, przez stronę takiej umowy. Inna kwestia związana z, z kwestiami pracowniczymi jest to y, ograniczenie wysokości świadczeń z tytułu rozwiązania umowy o pracę czy umowy zlecenia. Y, dotychczasowe przepisy y, stanowiły, że przykładowo y, wypłacając odprawę byliśmy ograniczeni do wysokości 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli pracownik otrzymujący odprawę mógł dostać ją w wysokości do 39 tysięcy. Złotych brutto. Teraz tarcza 4.0 jakby zmienia nam te, tutaj ten limit i wprowadza do wysokości 10 okrotności. W związku z tym no jest to na pewno niekorzystna zmiana dosyć pracownika, dla prawda? pracownika. Dlatego, że jeżeli załóżmy, no kończy mu się umowa, czy, czy przechodzi przy, na emeryturę, no to tutaj wysokość tych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, ulega istotnie ograniczeniu do, do wysokości 10 okrotności. To jak zahaczyliśmy już. O temat zmian niekorzystnych dla pracownika, to może też powiedzmy parę słów o wymiarze czasu pracy, bo tutaj też e, istnieją pewne zmiany, tak, które dokładnie. mogą być rozpatrywane jako niekorzystne dla dokładnie, pracownika. Dokładnie, dokładnie. Jeżeli chodzi o wymiar czasu pracy, to rzeczywiście pracodawca ma możliwość, aby ograniczyć taki wymiar, zmniejszyć. Jeżeli. Tutaj wysokość wynagrodzeń wypłacanych istotnie jakby zwiększyła się w porównaniu do, do przychodów. Także jeżeli chodzi o te kwestie pracownicze, a jeszcze jedna, a jeszcze jedna kwestia, mianowicie ona się ujawniła z całą swoją mocą przy, przy koronawirusie jako rzecz bardzo istotna, a często wcześniej pomijana, a mianowicie praca zdalna jakie tutaj są hmm. e, jakie tutaj rozwiązania przewiduje tarcza antykryzysowa 4.0. Tak, rzeczywiście y, praca zdalna została bardziej szczegółowo regulowana w tarczy 4.0. Y, przypomnijmy sobie, że praca zdalna została regulowana już w tarczy 1.0, natomiast był to jeden lakoniczny przepis, który stanowił o tym, że istnieje możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, tak. Tutaj tarcza 4.0 nam precyzuje zasadę wykonywania tej pracy. Doprecyzowanie polega na tym, że praca zdalna może być wykonywana, jeżeli istnieją warunki techniczne i lokalowe po stronie pracownika i te warunki też tutaj musi, jakby możliwość, warunki techniczne musi zapewnić pracodawca. Dodatkowo Przepisy dotyczące pracy zdalnej zostały doprecyzowane w ten sposób, że pracownik ma pracodawca może zobowiązać pracownika do ewidencjonowania wykonanych czynności. Dotychczas taka możliwość była na mocy jakby dokumentów przekazanego przez pracodawcę, czy też regulaminu wykonywania pracy zdalnej. Które były w, ten, w tym czasie wprowadzane przez, często przez pracodawców. No teraz mamy te przepisy doprecyzowane może niezbyt bardzo, natomiast rzeczywiście już musimy się w, w ramach tych przepisów poruszać. No i musimy również pamiętać, że praca zdalna może być wykonywana tylko w sytuacji, jeżeli charakter pracy na to pozwala. A co z dofinansowaniem do wynagrodzeń z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych? No tutaj jest rzeczywiście też jeszcze duża zmiana. Dotychczas z do takiego dofinansowania do wynagrodzeń mógł skorzystać pracodawca czy przedsiębiorca, zleceniodawca, osoba, która zatrudnia pracowników, zleceniobiorców, w sytuacji, gdy doszło u niego do obniżenia wymiaru etatów, bądź wprowadził przestój ekonomiczny w zakładzie pracy. Teraz na mocy tarczy 4.0. Z takiej możliwości mogą skorzystać nie tylko podmioty, które wprowadziły obniżony wymiar etatów, czy przestój ekonomiczny, czy przestój w rozumieniu innych przepisów, ale także przedsiębiorca, który jakby odczuł skutki związane, skutki gospodarcze związane z epidemią i nie wprowadził obniżonego wymiaru etatów czy przestoju. Także jest to bardzo korzystna zmiana dla wielu przedsiębiorców. Tutaj wystarczającą przesłanką, jedną co prawda z wielu, ale tą główną, jest spadek obrotów gospodarczych właśnie w rozumieniu przepisów Tarczy antykryzysowej. Więc myślę, że jest to dosyć istotna zmiana. O takie dofinansowanie można wystąpić do Urzędu Pracy i takie dofinansowanie może zostać przyznane na okres do trzech miesięcy kalendarzowych. Więc myślę, że jest to naprawdę korzystne rozwiązanie tak. i, i warto, warto, warto z niego skorzystać. Tak, warto nim wiedzieć i warto, warto korzystać, warto też radzić się osób, które. Które się po prostu w tym specjalizują i mogą, mogą e, nam doradzić. Dokładnie. Ostatnią rzeczą, którą dzisiaj bym poruszył, my tylko o niej napomkniemy, bo mam wrażenie, że temu poświęcimy cały oddzielny program, e, gdyż jest to kwestia, no, która nabrała istotnego, bardzo istotnego znaczenia w kontekście koronawirusa i myślę, że będzie takim gorącym tematem przez najbliższe miesiące, a mianowicie Tarcza 4.0 wprowadza. Nowy tryb postępowania restrukturyzacyjnego, a mianowicie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Gdybyś tak miał, krótko scharakteryzować, oczywiście, tak jak mówiłem, pewnie omówimy to sobie kiedyś na oddzielnym programie dokładnie, ale gdybyś króciutko miał scharakteryzować, czym ono się czym to nowe rozwiązanie się charakteryzuje. Tak rzeczywiście tarcza 4.0 wprowadza nam e, taką instytucję jak uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. E, może z tego skorzystać przedsiębiorca e, tutaj który spełni odpowiednie oczywiście warunki. Ja e, te, z tego skorzystać, tutaj trzeba otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Wymaga to oczywiście zawarcia odpowiedniej umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Należy przygotować odpowiednią dokumentację oraz ogłosić tutaj w monitorze sądowym i gospodarczym informację o otwarciu postępowania, postępowania o, o zatwierdzenie takiego układu. Więc tutaj rzeczywiście takie postępowanie można otworzyć bez zgody sądu. Jest to na pewno duże uproszczenie, jeżeli chodzi o te przepisy prawa restrukturyzacyjnego. A jeszcze takie mam pytanie. Jak myślisz, kiedy spotkamy się, żeby omówić tarczę antykryzysową 5.0? Czy sądzisz, że to już koniec? No, niewykluczone. Natomiast no, pojawiają się pogłoski, że jest to już ostatnia, ostatnia tarcza, A, czy nie ostatnia bierze. wersja, ale. Nie wiesz. Zobaczymy, czas pokaże. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Miejmy nadzieję, że wyjdziemy z epidemii i, i te skutki będą już się niwelować, i te tarcze, które już mamy, będą wystarczające, aby tutaj. Te skutki y, jakby zniwelować. Na razie dzisiaj omówiliśmy tarczę antykryzysową 4.0, więc w oczekiwaniu na tarczę antykryzysową 5.0, która może będzie, a być może, być może nie. Bardzo Ci dziękuję za, za, to, za to krótkie omówienie, ale tak bardzo potrzebne w wymiarze, w wymiarze praktycznym. Niewątpliwie do tarczy antykryzysowych będziemy jeszcze nie raz wracać na antenie Komparik24, bo to jest temat bardzo istotny i, i nadzwyczaj interesujący przedsiębiorców. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za, dzisiaj, za dzisiaj. A, moim i Państwa gościem był Michał KOłtunowicz z Kancelarii Prawnej, Kijewski Grać. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.